Witamy, proszę Państwa, na 30. sesji Rady Miasta. Poprowadzimy tę transmisję, proszę Państwa, dla wszystkich czytelników portalu miasto.kobrzeg.pl na żywo. Patrzę na zegarek, godzina 10. punkt. Mamy krótkie opóźnienie. Awaria techniczna rzutnika projektora spowodowała, że jest krótkie przesunięcie. Dziś ważna sesja. Proszę Państwa, dwie podstawowe uchwały, które zaważą na tym, jak będą kształtowały się budżety każdego mieszkańca Kołobrzegu. Mowa tutaj o uchwale przede wszystkim związanej z podwyżkami cen wody i ścieków. Jeżeli ta uchwała przejdzie, a wszystko na to wskazuje, będziemy płacili, proszę Państwa, 50 groszy na każdym metrze sześciennym wody ze ściekiem więcej i to bardzo szybko. No oczywiście, proszę Państwa, kolejna podwyżka, która się szykuje, najprawdopodobniej związana również z wodą, to wywóz śmieci. Radni Platformy Obywatelskiej na wniosek pana prezydenta najprawdopodobniej przegłosują kwestie związane z tym, abyśmy płacili za śmieci właśnie od licznika, czyli od tego, ile wody zużyjemy. Proszę Państwa, pan przewodniczący już jest gotowy, w związku z tym za chwilkę rozpoczną się obrady 30. sesji Rady Miasta, a my będziemy te obrady do godziny przynajmniej 12.00, te najciekawsze uchwały komentowali na żywo specjalnie dla Państwa. Zapraszamy, zostańcie z nami. Szanowni Państwo, bardzo proszę o uwagę. Na podstawie paragrafu 23 ustęp 2 Statutu Miasta otwieram 30. sesję Rady Miasta Kołobrzeg. Witam serdecznie Państwa radnych, pana Janusza Gromka, prezydenta miasta. Witam pana Andrzeja Olifiruka i pana Jerzego Wolskiego, zastępców prezydenta miasta. Witam przewodniczących rad i zarządów osiedli. Witam panią sekretarz miasta wraz z naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta. Witam honorowych obywateli i zasłużonych dla miasta Kołobrzegu. Witam wszystkich zaproszonych gości, media kołobrzeskie oraz mieszkańców uczestniczących w sesji i oglądających transmisję z obrad sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 radnych. Jest to wymagane kworum, by obrady były ważne. Państwo radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali porządek obrad oraz projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem dzisiejszych obrad. Na wniosek prezydenta miasta zgodnie z artykułem 20 ust. 5 do porządku obrad zostały wprowadzone w punkcie 3 jako punkty 6, 7, 8, 9, 10, 11 następujące projekty uchwał w sprawie. Bardzo proszę o skupienie.
Punkt trzeci, podpunkt szósty, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Punkt trzeci, podpunkt siódmy, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt trzeci, podpunkt ósmy, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach gminy miasto Kołobrzeg. Punkt trzeci, podpunkt dziewiąty, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Punkt trzeci, podpunkt dziesiąty, ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Punkt trzeci, podpunkt jedenasty, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013. Powyższe projekty uchwał otrzymali Państwo wraz ze zmienionym porządkiem obrad. Otwieram dyskusję nad porządkiem obrad. Tych uchwał oczywiście nie głosujemy. Zapytuję, być może jest wolą Państwa zmienić porządek obrad w innych sprawach. Zamykam dyskusję. Punkt drugi, sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacji o przeprowadzonych przetargach. Proszę Prezydenta Miasta o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady oraz informacji o przeprowadzonych przetargach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z punktem przedstawiam sytuację z przeprowadzonych przetargów i realizacji uchwał. Co do uchwał, pierwsza sprawa to jest uchwała nr 212/2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy placu ratuszowym po byłym cepicie. Zgłosił jeden oferent. Cena sprzedaży za lokal i za działkę 556 536,18 zł. Następna uchwała 294/2012 roku. Sprzedano na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 35 metrów z bonifikatą za kwotę 12 545 zł. I uchwała nr 329/2012 roku w sprawie sprzedaży najemcy lokalu o powierzchni 32 metry przy ulicy Wojska Polskiego z bonifikatą za 7515. Zamówienia publiczne. Pierwsze, remonty bieżące nawierzchni drugich chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Kwota zapisana 500 tysięcy. Zgłosiły się trzy podmioty, a wygrała nasza firma, spółka Miejski Zakład Zieleni II Ochrony Środowiska za kwotę 433. Dla informacji, trzecia kwota cenowo wynosiła 836 tysięcy. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, remonty cząstkowe, kwota przypisana w budżecie 350 tysięcy. Zgłosiły się dwie firmy. Wygrała nasza spółka, Miejski Zakład Zieleni II Ochrony Środowiska za kwotę 339 tysięcy. Druga firma przedłożyła kwotę 531, także zdecydowanie wyższa, jaką mieliśmy przypisaną. Trzecie, bieżące utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowane na nieruchomościach należących do gminy Kołobrzeg. Kwota przypisana 110 tysięcy. Zgłosiły się trzy podmioty. Wygrała nasza spółka za kwotę 77 807 zł. Wykonanie pierwszej obsady rabat kwiatowych gazonów zlokalizowanych na terenie zieleni miasta Kołobrzeg. To jest takie rozczłonkowane, ponieważ dwa podmioty do różnych części wygrały. Pierwsze wygrała firma magistra inżyniera Tadeusza Kłosowskiego z Wolina, a drugą część Miejski Zakład Zieleni. Piąte, rewitalizacja parku Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy.
rozstrzygnięcie już jest, jak się okazuje. Zgłosiło się 5 firm. Wygrała firma Sial Kimberg i Bogu Chwały ze Szczecina za kwotę 14 374. Rewitalizacja parku Stefana Żeromskiego. Przetarg rozstrzygnięty. Zgłosiły się 5 podmiotów się zgłosiło. Wygrała firma konsorcjum firm Sopotu za kwotę 1 626 000. Kwota przypisana była kwotą 2 300 000. A dla informacji Skańska przedłożyła kwotę 3 099 000, a Strabag kwotę 3 257 000, także przewyższający zdecydowanie tą kwotę, którą mieliśmy przypisane w budżecie. I budowa zjazdu technologicznego na plaży dla potrzeb ochrony brzegu morskiego. Kwota przypisana 162 390 000. Zgłosiło się 5 firm. Wygrała firma usługi transportowe, roboty drogowe Zdzisław Drewkowski za kwotę 97 705. I na tym już zakończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podpunkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej powiatowi kołobrzyskiemu. Proszę prezydenta miasta o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. To idzie oczywiście ten środek finansowy przez powiat kołobrzeski, a idzie o wzmocnienie siły rażenia weterynarii kołobrzeskiej, idzie o zakup broni ze środkami usypiającymi, ale na zwierzęta. I my chcemy wspomóc to, ten zakup kwotą 2 000. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Powyższy projekt opiniowała Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. O przedstawienie opinii proszę pana radnego, wiceprzewodniczącego Rady Bogdana Błoszczyka. Panie Przewodniczący, Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wnioskuję do Rady o jej przyjęcie bez poprawek. 4 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Komisja Komunalna. O przedstawienie opinii proszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, przewodniczącego komisji. Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o podjęcie uchwały bez poprawek. Głosowanie 5 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. I Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich. O przedstawienie opinii proszę pana radnego Artura Mikołajka, przewodniczącego komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o podjęcie bez poprawek. Głosowanie 4 za. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poproszę również pana radnego Artura Mikołajka, członka klubu. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej proszę pana radnego Jacka Woźniaka, przewodniczącego klubu. Klub Radnych SLD popiera projekt uchwały. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu proszę pana radnego Henryka Binkowskiego, przewodniczącego klubu. KNIU uzgodnił stanowiska w związku z tym, że nie wiemy, czy z tej broni będzie strzelał pan starosta, czy ktoś inny, czy ona będzie wypożyczana. No nie mamy jak gdyby tej informacji, tak? Czy tam jest jakiś już człowiek, który ma licencję na strzelanie. Prosilibyśmy o wyjaśnienie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, prezydent miasta, pan Janusz Gromek. Donośnie i głośno powiedziałem, że to jest dla naszego lekarza powiatowego weterynaria, nie dla starosty. Dziękuję. Złośliwość ludzka zaistniała. Dziękuję za przypomnienie informacji. Ale to jest lekarze. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej powiatowi kołobrzyskiemu. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw i kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, jedna osoba była przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej powiatowi kołobrzyskiemu. Punkt trzeci, podpunkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków z nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania. Proszę prezydenta miasta o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Szanowni państwo radni, ta uchwała była na poprzedniej zwykłej sesji, została przeze mnie zdjęta, to tylko z racji tej, że był okres feryjny, nie wszyscy dyrektorzy mieli okazję się zapoznać. W chwili obecnej w niezmienionej formie wprowadzam ją i bardzo proszę o przegłosowanie. To idzie o to, żeby tak zwany nadzór nad celowością wydatków środków własnych był nadzorowany w 100%. Dziękuję. Dla jasności, panie prezydencie, pan poprosił o zdjęcie tego projektu uchwały, to Rada zdjęła ten projekt uchwały z porządku obrad. Czas minął, a skleroza moja została. Nie, tylko żeby było jasne. Powyższy projekt opiniowała Komisja Oświaty Klubu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii proszę panią radną Urszulę Dżegę-Matuszczak, przewodniczącą komisji. Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wnioskuje do Rady o jej przyjęcie bez poprawy. Głosowanie 4 osoby za, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. O przedstawienie opinii poproszę pana radnego Bogdana Błoszczyka, członka komisji. Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. Dziękuję. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poproszę panią radną Urszulę Dżegę-Matuszczak, członka klubu. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej popiera projekt uchwały. Dziękuję. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poproszę pana radnego Jacka Woźniaka, przewodniczącego klubu. Klub Radnych SLD nie wypracował jednolitego stanowiska. Każdy radny będzie głosował zgodnie z własnym uznaniem. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu proszę pana radnego Henryka Bieńkowskiego, przewodniczącego klubu. Klub Radnych Razem dla Kołobrzegu również nie uzgodnił stanowiska. W związku z powyższym każdy będzie głosował indywidualnie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan radny Jacek Kuś. Panie prezydencie, ja mam tylko jedno pytanie w kontekście tej uchwały. Czy odbyło się spotkanie z Radą Oświatową? Odbyło się, tak? Nie wnoszę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Bogdan Błaszczyk, wiceprzewodniczący Rady. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na poprzedniej sesji byłem zdecydowany głosować przeciw tej uchwale, wychodząc z założenia, że rozpiętość kierowania powinna być jak najszersza i tą zasadą się kierowałem. Solidaryzowałem się również ze stanowiskiem Rady Oświatowej, jakie zostało przedstawione. Ale minęło miesiąc czasu, Rada podlegała tak zwanemu grillowaniu, to jest taki modny teraz termin, i na ostatniej komisji Rada przechyliła się do stanowiska prezydenta. Nie będę przeszkadzał, w związku z tym wstrzymam się tylko od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Adam Wieczorek. A jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych brałem udział w bardzo ekscytującym spotkaniu komisji, gdzie byli też dyrektorzy szkoły i muszę powiedzieć, byłem troszeczkę zaniepokojony ich taką nerwowością i impulsywnymi roszczeniami i żądaniami. Padło też pytanie od jednej z pani dyrektor do pana Jerzego Wolskiego, że to z jakąś tam kupnem, powiedzmy byle jakim, czy jak szkoła będzie chciała telewizor kupić, to ma konsultować to z prezydentem. No myślę, że korona z głowy nie spadnie. No. Ja tutaj jestem zdecydowanie za podjęciem tej uchwały i trochę dziwię się tej impulsywności na komisji, bo myślę, że dyrektorom szkoły, którzy wychowują dzieci i młodzież, tak się zachowywać nie wypada. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów
oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw i kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Proszę o podanie wyników głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, nikt z Państwa radnych nie był przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania. Punkt trzeci, podpunkt trzeci, podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Proszę Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała zmieniająca w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez gminę. A uzasadnienie jest opisane, konsultacje społeczne. Projekt uchwały wymaga konsultacji z Radą Powiatową OPZZ i Solidarność. Takie konsultacje były. Nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu miasta. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Powyższy projekt opiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii proszę Panią Radną Urszulę Dżegę-Matuszczak, Przewodniczącą Komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o jej przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. O przedstawienie opinii proszę Pana Radnego Bogdana Błoszczyka, członka Komisji. Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o przyjęcie. 4 głosy za, 2 wstrzymały się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poproszę Panią Radną Urszulę Dżegę-Matuszczak, wiceprzewodniczącą klubu. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej popiera projekt uchwały. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej proszę Pana Radnego Jacka Woźniaka, przewodniczącego klubu. Klub Radnych SLD popiera projekt uchwały. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu proszę Pana Radnego Henryka Bieńkowskiego, przewodniczącego klubu. Klub Radnych zagłosuje według własnego uznania. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw i kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Proszę o podanie wyników głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, nikt z Państwa radnych nie był przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Punkt trzeci, podpunkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Sowoboże, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Siemyśl. Przypominam Państwu, że w Dzienniku Urzędowym Wojewoda Zachodniopomorski z dnia 7 marca 2013 roku pod pozycją 1030 ogłosił porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin Dygowo, Siemyśl, Sławoboże, Ustronie Morskiej i Rymań zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Proszę Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Panie Przewodniczący, jest to propozycja zmian ceny wody i odbioru ścieków złożona przez naszą spółkę. Ja tylko powiem, że każda podwyżka boli tych, co muszą płacić, też osobiście jestem płatnikiem, ale to nie jest szokujące dla nas.
W regionie jesteśmy na ostatnim skali jakby patrzenia sportowego, nie na pudle na szczęście, a bardzo daleko w tyle, co może być tylko pozytywnym odbiorem. W skali kraju też na 500 spółek wodociągowych jesteśmy na 400 któryś tam miejscu i to też jest pozytywny odbiór tej naszej ceny. A wracając do tej uchwały, która na nadzwyczajnej sesji była podejmowana, debatowana, to też tam rzucane były hasła, że to jest nieprawnie, bezprawnie, a się okazuje, że rację ja miałem i wszyscy głosowali za, ponieważ zostało to przyjęte przez wojewodę. A wracając do tej uchwały, bardzo proszę o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powyższy projekt opiniowała Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. O przedstawienie opinii proszę pana radnego Bogdana Błaszczyka, członka komisji. Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych większością głosów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o jej odrzucenie. 3 głosy za, 5 przeciw. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Komunalna o przedstawienie opinii proszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, przewodniczącego komisji. A Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi do Rady o podjęcie uchwały bez poprawek. Głosowanie 3 za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poproszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, przewodniczącego klubu. Nasz klub pozytywnie opiniuje projekt uchwały. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej proszę pana radnego Jacka Woźniaka, przewodniczącego klubu. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej bardzo proszę pan radny Bogdan Błaszczyk, wiceprzewodniczący Rady. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ta uchwała o wysokości podwyżek cen wody i ścieków w zasadzie weryfikuje te wszystkie głosy za i przeciw, które rozlegały się od listopada ubiegłego roku o negatywnych lub pozytywnych skutkach zawartego porozumienia przy ustaleniu cen taryfowych za wodę i ścieki dla mieszkańców naszej gminy. Przypomnę, że w listopadzie nasz klub na wieść o tym porozumieniu zareagował dość nerwowo na konferencji prasowej, gdzie oskarżyliśmy nawet przedstawicieli Platformy Obywatelskiej o polityczne ułożenie się z wójtami gmin. W odpowiedzi była konferencja prasowa zaprzeczająca tym stwierdzeniom. Potem na jednej z sesji przedstawiliśmy interpelację do pana prezydenta, gdzie zawarliśmy szereg pytań w tym zakresie. W odpowiedzi pan prezydent w zasadzie uchylił się od tych wszystkich odpowiedzi, zlecając prezesowi spółki odpowiedzi na te pytania. Prezes spółki nie był do wielu z nich kompetentny i skwitował to jednym zdaniem, że nie jest w posiadaniu takiej wiedzy. W każdym bądź razie na 1 marca na sesji również podnosiliśmy tą sprawę. Wtedy użyto argumentów takiej dużego kalibru, że jest zagrożone rozliczenie projektu unijnego, że jest groźba zwrotu przyznanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, utraty płynności finansowej spółki i tak dalej, tym podobne. Ja pomijam całe te dwuletnie, półtoraroczne zawirowania i kłótnie między miastem a gminami, gdzie kibicowaliśmy panu prezydentowi. Dobrej wierze, że bardzo ostro dba i walczy o interes mieszkańców. Sprawa skończyła się w sądzie, wygrana dla nas. Byliśmy pewni optymizmu i euforii. Broniliśmy mocno stanowisko prezydenta w rozmowach z mieszkańcami wsi. Takie odbywaliśmy jako przedstawiciele sojuszu, gdzie negowaliśmy to stanowisko radnych wiejskich, którzy byli przekonywani przez swoich wójtów, że to miasto niesprawiedliwie narzuca im za wysokie taryfy, że większy tłamsi mniejszego, prawda, i tak dalej, tym podobne. Niestety, jak powiedziałem, ta uchwała weryfikuje te wszystkie stanowiska.
wysokość podwyżki 6,7%, a w nich 3% to koszty przeniesione z gmin. I to nie jest moje stwierdzenie, to jest stwierdzenie pana prezesa na ostatniej komisji gospodarczej. Na konkretne pytania pana Milnika, który tak albo nie postawił sprawę, czy to prawda, pan prezes potwierdził, że 3% tych kosztów jest przeniesione z gmin. Pan radny Bieńkowski według własnych wyliczeń stwierdzał, polemizując, że jest to nawet 15%. Przyjmując nawet, że to jest te 3, to uważamy, że nasza teza o tym, że mieszkańcy miasta współfinansują koszty ponoszone przez, czy wyliczone dla mieszkańców wsi, się broni. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. A, przepraszam. Wprowadził mnie pan, panie radny, trochę w błąd, ponieważ ta opinia przerodziła się w dyskusję, przepraszam, o przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu. Proszę pana radnego Henryka Bieńkowskiego, przewodniczącego klubu. Tak. Ja w imieniu Klubu Razem dla Kołobrzegu może rozpocznę od tego, że chcę być kontynuatorem tego, co powiedział radny Błaszczyk, ponieważ w 100% podzielam jego stanowisko, stanowisko jego klubu. Natomiast chcę również obronić swój pogląd w tej sprawie, ponieważ powiem tak, że nikt nie mówił z nas, że to porozumienie jest niezgodne z prawem. Mówiliśmy tylko, że mamy poważne wątpliwości, czy jest ono zgodne z rozporządzeniem ministra budownictwa do ustawy o taryfach wody. Z uwagi na to, że rozporządzenie nie dopuszcza alokacji kosztów, a tutaj z tego ewidentnie widać, że taka alokacja kosztów będzie, czyli będą przerzucane koszty z jednej gminy, z gminy na miasto. I to jest ewidentnie potwierdzone choćby tym, co można w sposób bardzo prosty, analizując ten algorytm, który przygotował nam pan prezes, czy wspólnicy spółki, bo nie wiem, kto jest autorem tego porozumienia. Tu na marginesie, proszę państwa, sami państwo doskonale o tym wiecie, że i pan prezes to też potwierdził na przykładzie swojego sporu z gminami, że wojewoda nie analizuje ani taryfy, jeśli chodzi o koszty, kalkulacje, metody wyliczenia, czyli nie analizuje algorytmów i tak dalej. Wojewoda tylko patrzy na to, czy zgodnie z podstawą prawnym zawiera się porozumienia komunalne, czy jakieś inne stowarzyszenia, i patrzy tylko jak gdyby bardzo ogólnikowo na ten fakt i z tego punktu widzenia go ocenia. My żeśmy jako radni dostali, proszę państwa, rachunek zysków i strat od wiceprezesa spółki i ja sobie pozwoliłem na przykładzie tego rachunku zysków i strat przeanalizować ten algorytm i chcę jeszcze raz potwierdzić, że proszę państwa, nie tylko dzisiaj uchwalając tą taryfę, tu zwracam się do radnych Platformy, ale zawsze, kiedy ten algorytm i to porozumienie będzie stosowane między miastem a gminami, zawsze będziemy dopłacać. Żebyście państwo mieli tego świadomość, ponieważ koszt dostarczenia 1 m³ wody na całym obszarze w ten sposób wyliczany jest z gruntu rzeczy fałszywym kosztem, ponieważ nie bierze pod uwagę tego, że w mieście ten koszt jest zdecydowanie niższy. On jest niższy przy danych za ubiegły rok o 45 groszy na każdym metrze sześciennym. Tak mi wyszło z moich wyliczeń. I to jest fakt oczywisty. I tutaj mam wielkie pretensje do prezydenta miasta, który nie dba o interes mieszkańców naszego miasta, tylko dba o interes ogółu w sensie gmin i miasta Kołobrzegu, czyli jak gdyby występuje w roli starosty, nie wiem, marszałka, nie wiem jaką rolę sobie tu przypisuje, bo przecież tak naprawdę to mieszkańcy go wybrali i delegowali do obrony ich interesów w tej sprawie. I ja tutaj nie mam pretensji, proszę państwa, do mieszkańców gmin,
bo ja uważam, że oni nie są winni w tej sprawie. Winę ponoszą ich liderzy, czyli wójtowie, którzy w tamtym czasie mieli pełną świadomość tego, iż za tak rozbuchane inwestycje trzeba będzie zapłacić. My żeśmy to aprobowali jako ówczesna Rada i ja również, ponieważ chodziło o tak zwany wskaźnik RLM, to jest równoważną liczbę mieszkańców na kilometr rury. Taki to wskaźnik był potrzebny, żeby w ogóle to porozumienie zostało zawiązane. I my żeśmy, ale jednocześnie tłumaczyliśmy wójtom ówczesnym, że będziecie za to musieli ponieść konsekwencje właśnie w postaci ogromnych kosztów zapłaty za wodę i ścieki. I to jest dzisiaj, to się dzisiaj stało faktem. W związku z powyższym w imieniu klubu i własnym uważam, że nie można poprzeć porozumienia i taryfy, która zakłada z góry przerzucanie kosztów z jednych odbiorców wody i ścieków na drugich odbiorców wody i ścieków. O tym, czy ta taryfa jest prawidłowa, to przesądzi nie wojewoda, proszę Państwa, tylko Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, bo to jest instytucja powołana w tym państwie do tego, żeby analizować tego typu porozumienia i tak, że tak powiem, przygotowywane taryfy cen wody i ścieków. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, prezydent miasta, pan Janusz Gromek. Chciałem się odnieść do słów radnego Bieńkowskiego. No, zarza cały czas gdzieś tam u pana jest i zwala pan na prezydenta. I pomimo tego, że pan mnie nie wybierał, to i tak jestem prezydentem też pana i też w interesie pana walczę o to, żeby jak najmniej w ogóle były podwyżki w czymkolwiek. I teraz to porozumienie, które nastąpiło, to jest sukcesem prezydenta miasta i naszego regionu, naszego powiatu. Ja tylko przypomnę, że my, jeśli dzisiaj tą podwyżkę przegłosujemy, znaczy Rada, to będzie to niecałe 8 zł, a na gminach mają i tak 13, 16 i więcej. W Białogardzie 43 zł. To z tego programu spójności. Przecież to pan podpisywał ten cały program jako prezydent. Później pan mówi, że pana przymuszono. Nie wiem, czy panu spluwę przyłożono do głowy, steroryzowano pana, czy nie, bo ja bym sobie tak nie pozwolił na to. Ale to jest nasz wspólny interes, już nie będę mówił o tym, że 300% wpływa do Bałtyku, bo to też pewna złośliwość później jest wytykana nam, że bez tego programu spójności i tak by woda czysta płynęła. Pan powiedział też o 15%. Ja panu nie wierzę w te pana przeliczenia i wyliczenia. Nie wiem, co pan miał z matematyki, ale ja wierzę bardziej wyliczenia pana prezesa, za które wyliczenia ja im płacę i żądam, żeby mówił tylko prawdę i prawdę. I taką prawdę w odniesieniu do pańskich słów, ja bym chciał, żeby pan prezes dostał głos i powiedział, bo na komisjach powtarzał i się nie zgadza z tym, co pan mówi. Ja wierzę swojemu prezesowi, swojemu zarządowi, który na podstawie wyliczeń nie tylko własnych, ale swoich ludzi, którzy pracują w tej spółce i są odpowiedzialni za swoje czyny i słowa, wiedzą, co mają napisane. I bardzo proszę, panie przewodniczący, żeby udzielił pan głosu panu prezesowi wodociągu Chryciowi. Panie prezydencie, ja również jestem daleki od tego, by wierzyć panu radnemu Bieńkowskiemu w jego wyliczenia, ale na tej sali nie będziemy weryfikować tego, czy ktoś ma dobre oceny z danego przedmiotu. Bardzo proszę, panie prezydencie, o pamiętanie o moich słowach. Bardzo proszę, ad vocem Henryk Bieńkowski. Ja nawiązując do tych wulgarnych wypowiedzi pana prezydenta, bo pan prezydent słynie z tego, że sobie pozwala czasami używać tego typu słów, to powiem tak, no pan się przed chwilą przyznał do sklerozy, ja się do niej nie przyznaję póki co. Natomiast pan również wtedy głosował za tym porozumieniem i pan również wiedział o tym, że to porozumienie musimy zrealizować, ale pan chyba też był współuczestnikiem spotkań na komisjach, kiedy żeśmy mówili wójtom, że poniosą tego konsekwencje. I dzisiaj to się stało i ja nie rozumiem, dlaczego pan jakby przekręca fakty. Natomiast jeśli chodzi o tą spluwę, to pani prezes Dymecka mówiła niejednokrotnie o tym i są, że tak powiem, w Kołobrzegu ludzie, którzy byli świadkami moich rozmów i z prezesem ówczesnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ówczesnego wojewody, którzy mówili do mnie w ten sposób, że
jeżeli miasto chce korzystać, a konkretnie spółka ze środków wojewódzkiego funduszu, to niech się pan zastanowi, czy to porozumienie podpisać, czy go nie podpisać. I to mówię publicznie po raz kolejny i się nie boję tego mówić, ponieważ mam świadków i nie kłamię. Natomiast jeśli chodzi o matematykę i moje wyliczenia, ja się z panem prezesem nie będę mierzył i spierał, ponieważ powiedziałem w swojej wypowiedzi, że korzystam z rachunku zysków i strat, który na koniec roku nam przedłożył wiceprezes. I te moje obliczenia, mówiłem również o tym, że one są bardzo uproszczone z uwagi na to, że nie uwzględniam w tej analizie podatków i opłat, które są jak gdyby drugim członem tego algorytmu, i również podatek należny gminie od spółki to jest jak gdyby drugi człon tego algorytmu, i ogólnie planowana sprzedaż to są jak gdyby wielkości, które są jak gdyby wielkościami, które ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie dokładnie analizować, ponieważ takich danych nie posiadam, nie mam dostępu do wszystkich kosztów spółki. Ta druga część tego algorytmu, proszę państwa, to jest część, która dotyczy, że tak powiem, opodatkowania, to jest podatek od budowli wynoszący 2%. Ja nie wiem, jakie wielkości zainwestowano tak naprawdę na terenie poszczególnych gmin, ile to jest milionów, ile to jest ogółem milionów, żeby analizować ten algorytm, bo ja takich danych nie posiadam i dlatego nie będę się spierał. Natomiast wie pan, wiara czyni cuda i ja panu gratuluję, jak pan wierzy w cuda. Szanowni państwo, nie pozwolę, by na tej sali obrażano radnych. Dbam o to, by państwo radni mieli komfort, ale też nie mogę się zgodzić na to, by obrażać prezydenta miasta. Jestem przekonany, panie radny, że słowa pana wypowiedzi, które mówią o sklerozie prezydenta miasta, ocierają się o obrazę. Bardzo proszę, szanujcie się państwo nawzajem. Szczególnie trudnej sytuacji jest, jak sądzę, prezydent, bo jest sam, a nas 21. Bardzo proszę o wzajemny szacunek. Jeszcze zgłaszał się pan radny Jacek Woźniak. Później udzielę wypowiedzi prezesowi spółki. Cieszę się, że pan przewodniczący właśnie w tej kolejności to ułożył, dlatego że prezes będzie miał okazję odpowiedzieć na moje pytanie, ponieważ ja mam konkretne pytanie. Zgodnie z tą uchwałą i z zapowiedziami, które słyszeliśmy na ostatniej konferencji prasowej, ale również na posiedzeniach komisji, stawka za odbiór wody i nieczystości dla mieszkańców Kołobrzegu wzrośnie około 6 chyba czy 7%. Z kolei jak się śledzi protokoły z sesji rad gmin, które obradowały nie tak dawno temu, podobnie jak my w sesjach nadzwyczajnych, gdzie przegłosowywano porozumienia, wójtowie tych gmin informowali radnych, że u nich te opłaty spadną. Na przykład po stronie morskim w Biuletynie Informacji Publicznej jest informacja, w której wójt, którego zresztą bardzo lubię, informuje radnych, że ponad 2 złote stawki u nich spadną. Więc ja mam takie pytanie do pana prezesa. Jak to wygląda w rzeczywistości, ponieważ my tutaj mamy tylko informację, jaką stawkę zatwierdzamy dla miasta Kołobrzeg, dla gminy Dygowo 17,27, dla gminy Sławoboże 22,57, dla Ustronia Morskiego 10,84, dla gminy Siemyśl 20,86. Chciałbym, żeby pan prezes powiedział mi, jak w tych gminach kształtowała się stawka za dostarczenie wody i odbiór ścieków przed wejściem w życie tej taryfy. Czy w gminie Dygowo było to mniej niż 17,27, czy więcej? Czy w gminie gminie Sławoboże było 22,57, czy więcej? Ponieważ jeżeli podpisanie tego porozumienia i jednocześnie zatwierdzenie tych taryf powoduje, że dla mieszkańców Kołobrzegu wzrasta, w pozostałych gminach maleje, to mieszkańcy Kołobrzegu czują się w tym przypadku pokrzywdzeni. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie przy okazji ustosunkowania się do tego, o czym mówili wcześniej moi koledzy. Bardzo proszę, panie prezesie, ma pan dwie możliwości. Albo podejść do trybuny, albo tam znaleźć miejsce obok prezydenta. <śm->
Ja może zacznę od tego, żeby odpowiedzieć też na pytanie czy sugestie pana radnego Miękowskiego. Ustawa mówi o przenoszeniu kosztów pomiędzy wodą a ściekami bądź poszczególnymi grupami taryfowymi. U nas taka sytuacja nie zachodzi. Jeśli jest zawarte porozumienie międzygminne, pozwala na wprowadzenie jednej, nawet jednej taryfy na całym obszarze działania. Są też miejscowości, miasta, gminy, które wprowadzają kilka taryf na obszarze swojego działania, chociażby uzależnione od tego, jakie są koszty ponoszone na danym terenie czy obszarze działania spółki. Jeśli chodzi o kwestię cen gmin, my musimy patrzeć jako całość spółki. Już odpowiadam. Średnio w 2013 roku na obszarze wszystkich gmin, czyli gminy Dygowo, Gościno, Rymaj, Siemisławoże, Ustronie Morskie, ceny wzrosną o 8,66%. W Dygowie obowiązywały 18,22 zł. Gościno 8,82. Rymaj 8,82. Siemyś 20,88 zł. Jest to, panie radny, jest to w uzasadnieniu do uchwały, strona numer 2. Tam jest przedstawione, o jaką wartość jest spadek na poszczególnych gminach. Ale podkreślam, gmina Gościno i gmina Rymań, jest zmiana ceny z 8,82 dla Gościna na kwotę 13,40. Jest to wzrost o 4,58 zł. Dla gminy Rymań jest z kwoty 8,82 na 19,13 zł. Jest to wzrost o 10,31 zł. My musimy patrzeć, proszę Państwa, na całą spółkę, nie tylko jeśli mówimy o porozumieniu, tylko o wszystkich gminach. Jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć, że wzrost na gminach średnio jest 1,31 zł w stosunku do tego, co było w roku ubiegłym. Średnia cena w 2012 roku na gminach wynosiła 15,16 zł. W 2013 roku będzie to 16,48 zł netto. Średnio na gminach. Bardzo proszę, pan radny Jacek Woźniak, adwocem. Króciusieńko. We wszystkich gminach, które są uczestnikami tego porozumienia, za wyjątkiem gminy miasto Kołobrzeg i gminy wiejskie Kołobrzeg, ceny te spadają. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Mielnik. Znaczy, jak już pan prezes siedzi, to ja miałbym jedno pytanie takie krótkie i odpowiedź tak lub nie. Znaczy, siedzi koło mnie, nie musi wstawać, a później chcę powiedzieć o historii, bo w przeciwieństwie do panów, nie wiem, czy mam sklerozę, czy nie, ale dość dobrą pamięć i chciałbym powiedzieć, dlaczego będę głosował tak, a nie inaczej. Ale pierwszy element jest taki, ponieważ na sesji nadzwyczajnej przez wójtów zostałem pomówiony, że kłamie, co niektórzy mówili dosadnie i nie chcę tego powtarzać, więc chciałbym konkretnie, bez rozwodzenia się, ile procent czy jak, tylko pytanie jest proste. Czy mieszkańcy miasta będą płacili drożej ze względu na to, że mamy dorzecie parcenty, czy nie? Krótka odpowiedź, tak lub nie. Zanim padnie ta odpowiedź, mam do pana taką prośbę, bo pan ma dość doniosły głos. Jak pan mówi blisko mikrofonu, to robi wrażenie takie bardzo głośnego mówienia. To jak pan to wykorzysta w dobrym celu, to bardzo proszę. Bardzo proszę prezesa spółki. Ja już kilkakrotnie odpowiadałem na to pytanie. Są dwa czynniki, które wpływają na cenę, tak? I tak, i nie. Bo jeśli postawimy tą informację, którą uzyskał pan też na komisjach, na zapytanie pana radnego Kalinowskiego, ile by kosztowało czyszczenie ścieku i ile by kosztowało wyprodukowanie wody, gdyby nie pracowało w kosztach ujęcia wodooczyszczalni ścieków mieszkańcy gmin, to byłoby to około 40 groszy wyższa stawka dla mieszkańców. Faktycznie z porozumienia wynika, tak jak tutaj zresztą pan jest 50 groszy, ale mówimy tylko o podwyżkach, a państwo radni w ogóle nie zauważają kwestii takiej, że są obniżki dla jednostek produkcyjnych o 4 grosze i pozostałych odbiorców o 6 groszy w porównaniu do ubiegłego roku. Skupiliśmy się tylko na kwestii podwyżek. Bardzo proszę, adwokat pan radny Andrzej Mielnik.
Przede wszystkim panie przewodniczący, ja przepraszam, ale do szkoły przestałem chodzić dość dawno i jakoś mam awersję do tego, żeby zacząć chodzić na nowo. Więc proszę mnie tu nie strefować jak dziecko z pierwszej klasy. Mam taki głos, jest pan w zasadzie trzecią kadencję ze mną w Radzie i wie pan, że mówię normalnie w ten sposób i bardzo pana przepraszam, że pańskie uszy są na to, powiedzmy, uwrażliwione. A teraz, ale panie radny, teraz... to była życzliwa uwaga, naprawdę, mi to kompletnie nie przeszkadza. To chodzi o to, żeby pan dobrze wypadał, bo robi to wrażenie, że pan jest zdenerwowany. To znaczy może w ten sposób, pominę to, dziękuję, że pan się o mnie troszczy, pominę po prostu tą kwestię, w przeciwieństwie do pana nie baczę na to, jak wypadam, mam nadzieję, że ludzie rozumieją to, co mówię. I chciałbym wrócić do jednej rzeczy, panie prezesie, po prostu sytuacja jest taka, że kiedy ktoś mnie pomawia i mówi, że ja jestem kłamcą, to ja po prostu, pan sam podaje, że rzeczywiście różnica jest mała, bo jest tylko 10 groszy. Więc dla mnie problem jest tego typu. Pan opowiada o rzeczach, że koszty i tak wzrosną, ja to wszystko rozumiem. Przecież ja nie powiedziałem, że cena wody wzrasta o tyle i o tyle, a poza tym my radni, przepraszam, czy któregoś z radnych pan pytał, czy my jesteśmy za tym, żeby więksi odbiorcy płacili mniej czy więcej? Nie, to pan ustalił takie stawki i my je albo przyjmiemy, albo nie. I teraz to, co pan mówi, nie ma odniesienia do naszych decyzji, bo to nie my decydujemy o tym, czy szkoły będą płaciły mniej, czy więcej, bo to jak gdyby nie jest poza nami. Ustalił pan stawkę i z tej stawki wynika wprost, że kołobrzeżanie będą płacili również ze względu na to, że opłaty będą niższe w innych elementach, będą płacili drożej. Ale przecież mnie interesuje tylko kwestia taka, czy ja wprowadzałem ludzi, najdelikatniej mówiąc, w błąd, że zapłacą za wodę ze względu na to, że mamy do rzeczy parsenty, bo do historii za chwilę wrócę, czy nie? Tylko tyle. Czy pan chce się odnieść, żeby padło jakieś pytanie, panie prezesie? Znaczy nie, no po prostu pan powiedział tak i nie i w tym momencie na dwoje babka wróżyła. Chodzi o to, że w gruncie rzeczy ludzie dalej nie wiedzą, czy Mielnik kłamał, czy Mielnik mówił prawdę. No więc dla mnie to jest żenujące, panie prezesie, bo ja zadałem proste pytanie. Pan powiedział na sesji jednej i drugiej, bo zadawałem panu pytania, że tak, 3% wzrośnie. I ja chciałem tylko tego samego, żeby pan powtórzył to, co pan mówił na sesjach. Oczywiście nie umniejszam tego, że mówił pan również o tym algorytmie, który pan przed chwilą podał. Ale na koniec nie dodał pan tego, co pan mówił na komisjach, że rzeczywiście koszt wody dla mieszkańców wzrośnie o 3%. To jeśli mogę, to odpowiem. Czytając wprost porozumienie, to tak jak tutaj zostało też powiedziane, tak te liczenia pokazują, że 1 031 000 zł spółka zamierza pozyskać jakby z tytułu podwyżki na wodzie, bo 31 milionów są planowane ogólne przychody, jest 3%, wynikałoby z porozumienia, tak, podwyżki, ale nie możemy tego mówić wprost, że jest to tylko i wyłącznie wina porozumienia, bo gdyby nie było gmin, my byśmy ponosili zupełnie inne koszty. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, jak powinna wyglądać nasza spółka, która by naprawdę się świetnie rozwijała, to byśmy wzięli tylko Ustronie Morskie, pozostałe gminy podziękowali i byśmy naprawdę dzisiaj cenę wody mieli w granicach 5 zł, tak, ze ściekiem. Ale już panu odpowiedziałem, że czytając i jakby dane czysto tylko z porozumienia, to ma pan rację, ale musimy uwzględniać wszystkie parametry, które są w spółce. Bardzo proszę, pan radny Cezary Kalinowski. Ale to proszę się zgłosić ad vocem. Okej. Okay. Prosiłem, panie przewodniczący, o to, że zadam pytanie, żeby pan dyrektor czy pan prezes odpowiedział, a teraz chcę wrócić do historii, bo powiedziałem, że ja nie mam problemu a może mam problem właśnie z tego względu, że mam dość dobrą pamięć i pamiętam to, co obiecywałem mieszkańcom Kołobrzegi. Proszę państwa, przecież kiedy tworzono to porozumienie, to ja powiem w ten sposób, nie chciałbym tu bronić nikogo ani nikogo uderzać, ale prawda jest rzeczywiście taka, że ja mogę mieć pretensję do Henryka Bieńkowskiego o jedną rzecz, że pozwolił sobie na to, żeby stracić kontrolę nad Stowarzyszeniem do Rzecza Parsenty. Bo to jest cały problem, bo później, powiedzmy, rzeczywiście pan prezydent Bieńkowski został zmuszony przez stowarzyszenie do działania takiego, a nie innego. I taka jest rzeczywistość, ponieważ później już to
większościowymi głosami i dyskusjami wyszło na to, że zaczęliśmy robić ten projekt. I musimy wrócić również do historii, że rzeczywiście Henryk Bieńkowski, sam próbowałem go do tego namawiać, że robił, powiedzmy, w miarę możliwości dużo, pamiętam jeszcze współpracę posła Hoca w tej sprawie, kiedy próbowaliśmy zrobić cokolwiek, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej. Wyszło jak wyszło, rzeczywiście straszenie, bo pamiętam to w gazetach pisano przecież o tym, że jeżeli zrezygnujemy z tego do rzecza parsenty, to żadnych pieniędzy Kołobrzeg nigdy innych nie dostanie i taka jest historia. I my nie próbujmy przekłamywać. Taka jest rzeczywistość. Ale oczywiście są jeszcze pewne problemy, do których ja miałem zawsze zastrzeżenia. Myślę, że państwo radni, którzy w tamtej kadencji byli radnymi, pamiętają, że ja się nie zgadzałem z opiniami naszej spółki, która twierdziła, że amortyzacja nie będzie miała żadnego wpływu, że inwestycje nie będą miały żadnego wpływu. Kiedy wskazywałem momenty, przepraszam, nie chciałbym się tutaj w tej chwili gloryfikować, ale taka była prawda i taka była rzeczywistość. Kiedy pytałem się, na jakiej podstawie robimy, kładziemy rury kanalizacyjne do 2 czy 3 budynków po 2 czy 3 kilometry, skoro fizycznie to było wiadome, że to nie jest w stanie się spłacić i nigdy ten ściek wytworzony na tej instalacji, na tej konkretnej części instalacji nigdy nie będzie sensowny, ponieważ patrzyłem na to jako przedsiębiorca. Były decyzje polityczne, te decyzje polityczne zapadły i to wszystko. Dzisiaj problem jest jeden. Ja, kiedy tworzono tą całe porozumienie, kiedy mówiliśmy o cenach wody, drodzy państwo, macie troszeczkę sklerozę wszyscy, ponieważ ja pamiętam, jak wszyscy mówiliśmy o tym, że zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy Kołobrzegu nie dopłacali. Ula, pamiętasz? Wiesiu, Rysiu, Jasiu, pamiętacie? Mówiliśmy o jednej prostej rzeczy. Nigdy nie pozwolimy na to, pani doktor Czepczyńska, przecież Darek, przecież wszyscy mówiliśmy, że nie pozwolimy na to, żeby mieszkańcy chociaż grosz dopłacili do tej wody. I tylko tyle. Ja rozumiem kwestie gospodarcze, ja rozumiem wszystko. Panie prezydencie, ja mam pretensję jedną do pana. Nie o to porozumienie, bo nie wiem, czy pan mógłby je zrobić, czym dałoby się lepsze. Może rzeczywiście to jest największe osiągnięcie. Ale ja mam jedną pretensję. Kiedy pan przez kilka miesięcy boksował, mówię w tej sprawie, spokojnie, bez nerwów nie jest tak dobrze. Jeżeli mówimy o tym, to ja po prostu mam sytuację taką, że ja uważam, że myśmy jako Rada wspierali pana prezydenta, tylko pan prezydent zrobił to wszystko poza Radą. Pan prezydent nie znalazł chwili czasu, może z klubem radnych Platformy, może gdybym do tej Platformy należał, może miałbym większą wiedzę. Ale z tego, co rozmawiałem z kolegami z 2 pozostałych klubów, z nikim pan prezydent nie dzielił się problemami, jakie pan prezydent ma w dyskusji i w próbie stworzenia tego porozumienia. I dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że rzeczywiście może innej możliwości nie było. Ja tego nie wiem. Tylko mnie wybrano do Rady po to, do organu kierunkowego i uchwałodawczego, po to, żeby mieć wpływ na to, co się w tym mieście dzieje. Dzisiaj jestem po to, żeby podnieść rękę i zaakceptować. Pamięć lub nie pamięć. Ja nie mogę dzisiaj, chociaż rozumiem pana prezesa, że są problemy. Przecież, drodzy państwo, dołożyliśmy jeszcze przy okazji, to już pana prezesa nie będę wyciągał, bo o tym mówił, kiedy musieliśmy brać kredyty jako spółka, to przecież my mieszkańcy za opłaty do tych kredytów również musieliśmy w międzyczasie płacić, bo panowie wójtowie nie wpłacali pieniędzy mimo to, że wiedzieli od początku, o co w tym wszystkim chodzi. O tym już nie chcę mówić, ale dzisiaj jest jeden problem. Ja nie chcę zrobić krzywdy panu prezesowi, ale z drugiej strony pytanie jest takie. Co ma być? To znaczy mam się sprzeniewierzyć temu, że przysięgałem na to, że będę działał w kierunku takim, żeby działać w kierunku dobra mieszkańców, czy w kierunku dobra gmin? I to jest tylko moje pytanie i nad tym się mam zastanowić. Co mam zrobić? Tylko dzisiaj sytuacja jest taka, że jakbyśmy nie powiedzieli, to porozumienie skutkuje tym, że za każdym razem ciekawy system, o którym pan wójt Zawadzki powiedział na ostatniej sesji nadzwyczajnej, że to jest niepoliczalne. Ja jako przedsiębiorca po prostu jestem w szoku, jeżeli ktoś zarządza majątkiem gminnym i mówi, że coś jest niepoliczalne. Wszystko da się policzyć.
chyba że jest inna matematyka w Kołobrzegu i w gminie Dygowo. Wszystko da się policzyć i dzisiaj sytuacja jest taka, że nie ma problemu, żeby rozliczyć koszty na każdą gminę z osobna. Ponieważ system jest taki, że albo chyba, że jest źle zrobiony od początku, bo pewne elementy powinny być do monitorowania, z jakiej gminy, ile ścieków idzie i to wszystko. Ale dzisiaj jest inny problem. Dzisiaj problem jest taki, że albo zagłosujemy za podwyżką i obciążymy mieszkańców miasta tymi częścią. Niech to będzie grosz czy dwa, nie wnikam w szczegóły, ale jest to element taki, że jest to droższa woda przez pryzmat tańszej wody dla gmin. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Cezary Kalinowski. Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy taki jakby trochę niesmak, że prezydent na pewnym etapie radnych odsunął od uczestniczenia w tych pracach, a jeszcze rok temu, przypomnę, komisja komunalna wspólnie z wszystkimi wójtami, komisja, której jeszcze miałem zaszczyt kierować i z prezydentem, bardzo poważnie pracowała nad tym problemem. Potem, jak pamiętamy, przestała ta komisja pracować, przestałem być przewodniczącym i stało się tak, że w pracach nad tym porozumieniem, nad umorzeniem dla gmin poważnych kwot radni nie brali udziału, a dzisiaj zostawia się radnych bez wyboru, mają tylko klepnąć to, co gdzieś tam zostało załatwione. I to jest złe postępowanie. Radni mieli dobrą wolę, gdyby od początku uczestniczyli, myślę, że to by nie było takiej dyskusji. Natomiast chcę też powiedzieć taką rzecz, ponieważ tu kolega Jacek zapytał o to, czy w gminach cena za wodę i ścieki wzrośnie, czy zmaleje. Prezes odpowiedział i tak, i nie. Natomiast warto przypomnieć Państwu, że w uzasadnieniu do projektu uchwały, który pan prezydent nam złożył, jest napisane, czy wzrośnie, czy nie. I wzrośnie tylko w Kołobrzegu, w pozostałych gminach po kolei są wymienione stawki, o ile spadnie cena za wodę i ścieki brutto. I chyba to jest odpowiedź dość konkretna na to pytanie. Nie są to wielkie spadki, ale znacznie większe niż u nas podwyżka. Więc tam istota tej uchwały dotknie mieszkańców w sposób bardzo pozytywny. Myślę, że bardzo się ucieszą z naszej uchwały, ale nie mieszkańcy Kołobrzegu. Natomiast pytanie do pana prezesa, jeśli można, bo tak tutaj wszyscy postawiliśmy tą dyskusję. Proszę odpowiedzieć na takie pytanie, że miejskie wodociągi na terenach poszczególnych gmin mają sporo infrastruktury, gdzie od tej infrastruktury, budynków, nieruchomości płacą podatki do tych gmin. I nie są to małe kwoty. I proszę powiedzieć, że gdyby te gminy zwróciły wodociągom te podatki w formie dopłat w 100%, czyli wszystko, co to dostaną od wodociągów jako podatki, wróciłoby do wodociągów jako dopłata do cen wody na terenie danych gmin, to jakby się wówczas kształtowała cena za wodę i ścieki dla mieszkańców tej gminy? Czy ona byłaby wyższa niż w Kołobrzegu, niższa, czy taka sama? Bardzo proszę, panie prezesie. Jeszcze jeśli można, ja też państwu radnym, bo tutaj pan radny Mielnik mówił o troszeczkę o historii. Na jednej sesji też przypomniałem państwu uchwałę, która została podjęta w 2004 roku przez Radę Miasta, gdzie mówiło się o wspólnej taryfie. Dzisiaj nie ma wspólnej taryfy, bo różni nas właśnie podatek. I takie też jakby są sygnały z gmin i nie tylko wójtów, ale i radnych i mieszkańców, że mówiono, że to będzie wspólna taryfa. Być też było to wyjaśnione przez panią prezes Dymecką, że wójtowie rozumieją średnią, tak, a nie wspólną. I dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że do tej wspólnej taryfy dochodzimy. Odpowiadając na pytanie pana Rennego Kalinowskiego, gdyby 100%, bo tak jest to porozumienie zawarte, gdyby wróciło do spółki 100% podatku, to wszystkie gminy płaciłyby 8 zł 36 groszy w 2013 roku. Mówimy o tych gminach, które są objęte porozumieniem. Miasto Kołobrzeg, jak dobrze pamiętam, chyba jest 6 50 groszy, bo tam jest nieznaczny, chyba 76 groszy tylko podatku w metrze sześciennym wody i ścieku. Także 8,36 na tym obszarze gmin byłaby woda ze ściekiem netto dla mieszkańca. Bardzo proszę, pani radna Doroto Jedemi. Ja chciałam z uporem maniaka wrócić do sprawy radzikowskiej. Porozumienie, mówimy cały czas o wodzie. Ja powiem o ściekach, które też wliczają się w tą cenę. Zaprosiliśmy ścieki do uzdrowiska z olbrzymiego terenu. Od 2 lat co najmniej wołamy mieszkańcy Radzikowa o to, że odory nam
no, tak dokuczają, że wręcz uniemożliwiają rozwijanie turystyki na tej części miasta. Uważam, że mieszkańcy przez to porozumienie są bardzo poszkodowani właśnie zachodniej części miasta, gdyż to porozumienie żadnej rekompensaty w związku z tymi uciążliwościami nie daje mieszkańcom, a opłaty są te same, tak? I z tego, co tutaj słyszymy, no zyska kto? Nie uzdrowisko, tylko gminy ościenne, tak? Tam się obniża ceny, a nam się podwyższa. I jeszcze nikt nie zadbał o interesy jednej trzeciej miasta, proszę Państwa, Radzikowo. To jest około jednej trzeciej naszego terenu miasta. I tam niestety odór jest tak dokuczliwy, szczególnie w okresach ciepłych, od wiosny się zaczyna. No niestety mieliśmy mieć opaskę wokół oczyszczalni. Opaska nie istnieje do dzisiaj. Wszystkie drzewka tam zgniły, bo woda stoi na tym terenie. No, była inwestycja prawie dwumilionowa, która miała trochę te odory zniwelować, ale według naszej oceny nic to nie dało. Więc jako mieszkanka Radzikowa i radna Rady Miasta wręcz protestuję. Niestety to porozumienie zadziałało na szkodę mieszkańców Kołobrzegu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Jacek Woźniak. Prezes Chryciów powiedział dzisiaj dość istotnej rzeczy, a mianowicie o tym, że stawki opłat dla jednostek produkcyjnych i dla administracyjnych, ja i tak określę, spadają. Przy czym chciałbym przypomnieć, że na Komisji Budżetowo-Gospodarczej wyjaśnił, dlaczego spadają. Dlatego, że zakładaliście wcześniej, że te odprowadzane ścieki będą bardziej zanieczyszczone, czyli będą wymagały jakby wzmożonych działań, żeby je oczyścić, większego zaangażowania. Po jakiejś analizie okazało się, że nie jest tak źle, stąd jest ten spadek opłat. Z kolei ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ prezydent miasta zorganizował konferencję prasową, na której jeden z jej uczestników, wójt gminy Dygowo, Marek Zawadzki, wymienił mnie z imienia i z nazwiska, traktując to, o czym ja mówię. To ja odpowiem w ten sposób panu wójtowi Zawadzkiemu, bo nie miałem możliwości ustosunkować się na tej konferencji. Jeżeli ja bym był wójtem gminy, w której na podstawie tego porozumienia stawki opłat spadają o 12%, to wiedziałbym po prostu, o co walczę i dlaczego występuję w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Wiesław Parus. Było już tyle różnych słów na temat wodociągów. Pozwolę sobie jako radny w tej chwili, no i przy okazji, wiadomo, pracownik wodociągów, pewne informacje udzielić państwu radnym, może trochę z innej beczki, nie tylko koniecznie o tej cenie, która tak w tej chwili zdominowała naszą dyskusją, zresztą dyskusja bardzo ważna, bo wiadomo, że zdecydowaną większość głosów zabierają radni, tak zwani opozycyjni, no bo wiadomo, jak jest podwyżka, to najlepiej się rozmawia z drugiej strony, bo po co ta podwyżka i w ogóle, no ale niestety takie jest życie, że od tych podwyżek nie uciekniemy. A teraz wracając tak do kilku słów, do kilku wypowiedzi. No tutaj pan Rady Bieńkowski doskonale powiedział, że podliczyłem sobie na prędce, ponad zdecydowanie większą część radnych na tej sali brała udział we wszelkich typu, można powiedzieć, wszelkiego rodzaju rokowaniach przed przystąpieniem do tej zintegrowanej gospodarki wodnej ściekowej do Rzeczach Parsenty. Nie pamiętam tej chwili, czy kto był za, kto był przeciw. W każdym razie po iluś tam perturbacjach też na początku byłem sceptykiem. Większość nas była sceptykiem, powoli w jaki sposób zostaliśmy przekonani do tego projektu. No i gmina miasto Kołobrzeg przystąpiła do tego projektu. No i tego raz mamy, można powiedzieć, w pewnym sensie konsekwencje. Ja teraz już po tylu latach doświadczeń mogę jedno tylko tutaj stwierdzić, tak w tej chwili mówię, na końcu powiem coś o cenie. Jak zacząłem pracować na ujęciu wody w Bogucinie, Rościęcinie, na terenie działania spółki mieliśmy ponad 50 hydrofornii. Państwo radni, państwo nie widzieli, w jakim stanie to były te hydrofornie. Co za woda tam była, jakie mieliśmy problemy z jakością wody. W tej chwili, po tych wszystkich inwestycjach w ramach tego projektu zintegrowanej gospodarki, tych ujęć zostało minimalnie, w zasadzie można powiedzieć, zostało jedno główne ujęcie,
Bogucino, Rościęcino i wspomagające Bagicz, pozostałe to są, jak to się mówi, kilka sztuk zostało po prostu takich, które nie szło się podłączyć ze względu na koszty. Niektóre gminy w ogóle nie mają swoich ujęć, tak jak Siemiec, Gościno, niektóre po dwa, po trzy, jak powiedziałem tego. Wszyscy biorą, zdecydowana większość naszego powiatu zasilana jest ujęcia wody Bogucino, Rościęcino. Proszę Państwa, mogę z całą świadomością stwierdzić, jest to najlepsza woda, jaką kiedykolwiek ja piłem prosto z kranu. I jeszcze raz mówię, ja tu mam w tej chwili po tych wszystkich lepszych dyskusjach jedną satysfakcję. Mieszkańcy wsi mają jednych z lepszych wód, jakie, że tak powiem, im zafundowaliśmy. Oczywiście w ramach tego projektu. Nie mówię w tej chwili o cenie, ale takie, no mówię, mamy jedną, chyba szczycimy się tą naszą wodą, można powiedzieć, że to jest prawie woda zdrojowa, że ta woda dotarcza do tylu mieszkańców i mamy świadomość, że na pewno nikt od niej, jak to się mówi, nie zatruje, bo są spełnione wszelkie standardy, a sama jakość wydobywanej wody jest rzeczywiście, można powiedzieć, w stosunku do innych znakomita, bo dlatego, że i nie ma chemii i nic, po prostu dajemy ją prosto taką, jak tam Matka Ziemia dała, po prostu drobnych, jak to się mówi, typu odżelazianie, czy tam odmanganianie, ale to są proste takie metody, na piasku to się odsadza i tak dalej. To jest jedna satysfakcja z tego całego projektu. A co do ceny? Proszę Państwa, od 5 lat, jeszcze wtedy wszyscy wójtowie, pan burmistrz Sieradzki jeszcze nie był burmistrzem, panowie wójtowie chodzili przy problemie, żeby te ceny w jakiś sposób, tak jak to było powiedziane, uśrednić. Ja też miałem swego czasu jako przewodniczący Komisji Komunalnych kilka rozmów na ten temat, bo w zasadzie podchodziłem sceptycznie według takiej zasady, jak sobie zafundowaliście, tak teraz macie, musicie pewne konsekwencje popełniać. W końcu po tych wszystkich różnych, jak to się mówi, przekonania, bo każdy miał swoje argumenty, oczywiście w pewnym świadomie byłem przekonany, że prędzej czy później na terenie działania spółki będzie taka ta wspólna, można powiedzieć, cena, która będzie zadowalała wszystkich. Ja sobie to wyobrażałem trochę, powiedzmy, w ciągu jakichś tam kilku lat, tak wyobrażałem sobie, przez 4 lata na pewno dojdziemy do tej i byłem skłonny ku temu. Powoli chyba dochodzimy do tego. I no, jest to, jak powiedziałem, te 50 groszy więcej dla mieszkańca Kołobrzego, z tego ktoś, pan radny Bieńkowski, czy tam pan radny Mieli powiedział, że z tego połowa jest dopłatą dla mieszkańców gminnych. No takie życie, ale to jest jedna, można powiedzieć, taka droga, którą przebrnęła cała spółka, żeby dojść do takiego porozumienia. Te 2 lata zawirowań nie wpływały dobrze na kondycję tej spółki, która no wiadomo, że jest, można powiedzieć, monopolistą, ale żeby monopolista aż miał takie problemy, no bo zawirowania są, mamy nadzieję, że te, można powiedzieć, porozumienie, no i ta cena, no niestety wyższa dla mieszkańców Kołobrzegu, prowadzi trochę spokoju w pracy tej spółki, czego bym sobie jako w imieniu wszystkich pracowników życzył. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, ad vocem pan radny Andrzej Mielnik. Panie radny, zastanawiam się, w którym momencie pan usłyszał to, że ja powiedziałem, że połowa. Ja mówiłem grosz 2, 3%, 3% z 50 groszy. To chyba nie jest połowa. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Adam Wieczorek. Króciutko. Dzisiaj na marginesie, tak powiem, obchodzimy Światowy Dzień Drzemki w pracy. Ja wolałbym się teraz drzemnąć, bo to, co powiem, to znowu podpadnę mojemu prezydentowi Januszowi Gromkowi, na którego oczywiście będę głosował, jeśli tylko wystartuję. Mówię o wszystkich zazwyczaj, tak pro publico bono, a dzisiaj tak egoistycznie o sobie. Wydaje mi się, że jestem najuboższym radnym tutaj w tej Radzie, co wykaże oświadczenie majątkowe. I... Ale poczekaj, coś... no właśnie, wystarczy spojrzeć, tak. I jeśli ta, oczywiście w konsekwencji podjęcia tej uchwały będziemy mieli podwyżkę, to ja po prostu, mnie nie będzie stać. Mój budżet domowy naprawdę w bardzo dotkliwy sposób to zauważy. Także ja będę głosował przeciw, egoistycznie, jako Wieczorek. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Dariusz Zawadzki. Przewodniczący, Wysoka Rado, również podsumuję tutaj moich szanownych przedmówców. Cofnę się trochę do historii. Ja pamiętam 4. kadencję, panie radny Andrzeju, pewnie. Ja pamiętam, jak dyskutowaliśmy w naszym kręgu, czy Kołobrzeg ma interes w tym, żeby być w tym Związku Gmin i Miast do Rzecza Parsenty. Pamiętam dyskusję na ten temat, czy Kołobrzeg nie powinien wyjść z tego stowarzyszenia. No, dopiero po latach dowiedziałem się, że
były jakieś czynniki zewnętrzne, że po prostu my z tego nie wyszliśmy. Również miałem wrażenie, że my jako miasto na tą inwestycję mieliśmy marginalny wpływ, z tego tytułu, że mieliśmy tylko jeden głos w stosunku do głosów przedstawicieli ościennych gmin i nie tylko. No i być może taką marginalną rolę mamy do tej pory. Z jakiego tytułu? Dlatego, że gdyby, możemy sobie tu oczywiście polemizować, dyskutować, wykłócać się o wysokość, o procenty, o podwyżki czy obniżki dla Kołobrzegu czy dla ościennych gmin. Prawda jest taka, że jeżeli jakimś cudem ten projekt uchwały by nie przeszedł dzisiaj na sesji Rady Miasta, to te taryfy i tak będą zatwierdzone. Przecież od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że taryfy zweryfikowane przez prezydenta wchodzą w terminie 70 dni, więc po co ta dyskusja, szanowni państwo? Nawet w tym wypadku nasza rola jest, że tak powiem, dość marginalna. Dziękuję. Ale z mocy ustawy, panie radny, żeby było jasne. Zamykam dyskusję. Szanowni państwo radni, w pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek Komisji do Spraw Budżetowo-Gospodarczych o odrzucenie projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za odrzuceniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? I kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Nie odrzucenie. Szanowni państwo, Komisja Budżetowo-Gospodarcza zgłosiła, negatywnie zaopiniowała wniosek, więc taką mamy procedurę. Proszę o podanie wyników głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 11, 0 osób się wstrzymało od głosu. Stwierdzam, że Rada nie odrzuciła. Odrzuciła projekt uchwały. Nie odrzuciła. Wniosek nie przeszedł odrzucenia. Spokojnie. 9 za odrzuceniem, 11 przeciw. Nie przeszedł. Rada nie odrzuciła wniosku. Odrzuciła wniosek komisji. Projekt uchwały. Nie przeszedł. Wniosek nie przeszedł. Nie przeszedł wniosek Komisji tak. Budżetowej. Tak powiem. Wniosek Komisji Budżetowej nie przeszedł. Stwierdzam, że Rada w wyniku głosowania większością głosów nie odrzuciła projektu uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, gminy Dygowo, gminy Sawoborze, gminy Ustronie Morskiej, gminy Siemyśl. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw i kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Proszę o podanie wyników głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 9 radnych. Nikt z państwa radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy miasta Kołobrzeg.
Długo, proszę Państwa, chyba stanowczo za długo radni dyskutowali o podwyżkach cen wody i ścieków i prawie się udało, że radni odrzucili, ale nie udało się Pana Przewodniczącego przekonać, że to jednak było to głosowanie. Ze mną jest radny Jacek Kuś, szef powiatowych struktur SLD, radny klubu SLD. Panie radny, to chyba źle się stało, że no, mieszkańcom Kołobrzegów wciśnie to podwyżkę. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. Uśmiechamy się, ale nam generalnie rzecz biorąc jako mieszkańcom Kołobrzegu nie powinno być do śmiechu, bo ta pan redaktor powiedział, że ta rozmowa trwała zbyt długo. Ja się cieszę, że w ogóle trwała. Natomiast usłyszeliśmy tutaj bardzo ciekawą opinię jednego z radnych, którzy powiedzieli, ja przepraszam, że się śmieję, ale to zasługuje w pewnym sensie na jakiś ironiczny uśmiech tylko, że zafundowaliśmy mieszkańcom gmin jedną z najczystszych wód, jakie on sobie mógł wyobrazić. Więc to określenie powinno tak naprawdę teraz zamknąć tą dyskusję, bo rzeczywiście Kołobrzeżanie okazali się niezmiernie hojni w tym, aby ten projekt był realizowany dalej. Natomiast już tak bardzo, bardzo, bardzo zupełnie na poważnie całą kwintesencję wyciągnął Jacek Woźniak i Andrzej Mielnik. Po pierwsze, żaden etap w ogóle rozmów z wójtami, żaden element w ogóle rozmów prezydenta z wójtami nie był dyskutowany z radnymi klubów opozycyjnych. My nic nie wiedzieliśmy, jakie są wyniki rozmów. Spadła na nas ta informacja o tym kompromisie, jak to wójtowie mówią, jak grom z jasnego nieba tak naprawdę. I druga rzecz, wójtowie wiedzieli, o co walczą. Walczą o kolejną kadencję na swoich stanowiskach. Wiedzieli dobrze, że tutaj jakby ukłon w kierunku tego, aby te ceny były, jakie teraz są, jest rzeczywiście bardzo dobrze będzie jakby rozumiany przez ich wyborców. Natomiast z punktu widzenia miasta Kołobrzeg i z punktu widzenia radnego jestem zażenowany w ogóle całą procedurą, która została przeprowadzona w kontekście tego projektu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest ta rzecz, o której mówił Bogdan Błaszczyk na ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy to niektórzy wójtowie zaatakowali mocno radnych. My nigdy nie byliśmy przeciwni mieszkańcom gmin ościennych. Natomiast jesteśmy przeciwni takiemu sposobowi wprowadzenia tych decyzji. Platforma Obywatelska rządzi w Kołobrzegu, natomiast okazuje się już tak butna i tak zrozumiałym ugrupowaniem, że naprawdę nie potrzebuje konsultować tak ważnych uchwał z nikim. I to jest smutne z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia tego, co się działo wcześniej i co będzie się działo, jaki będzie efekt tych działań Platformy. No, efekt jest jasny, tak? Trzeba się chwycić dużą Państwa za kieszeń, bo będzie trzeba zapłacić za każdy metr sześcienny 50 groszy więcej. A teraz jeszcze za chwilkę przed Wami dwie uchwały, dwa projekty uchwał. Jeden napisany wspólnie przez radnych opozycji, drugi przez prezydenta miasta dotyczący cen wywozu nieczystości komunalnych. No i za chwilę się okaże, się obudzimy no, z ręką w nocniku, tak? Jak pan przewiduje, co się w ogóle stanie, bo tego na mojej wspólnocie będzie to kosztowało 1100 zł miesięcznie więcej. 1100 zł. Ale ja, panie redaktorze, no, pan zadaje chyba retorycznie to pytanie. Czyli uważa pan, że sprawa jest przesądzona? Oczywiście, że jest przesądzona, patrząc się na niektórych radnych Platformy, którzy czytają krzyżówki i różne komiksy, nie są zainteresowani tym, aby wziąć udział w dyskusji na temat o poprzedniej uchwały i jak domniemam, na temat uchwały śmieciowej, o której tak się potocznie mówi, też nie będą chcieli zabrać głosu. Platforma podjęła decyzję już dawno. Platforma praktycznie nie przeprowadziła konsultacji z mieszkańcami. Narzuciła nam tylko jedną stawkę, która jest moim zdaniem absurdalnie niesprawiedliwa dla wszystkich mieszkańców. Przypomnę, że jest to stawka od ilości zużytej wody. Ja na przykładzie swojego gospodarstwa domowego mogę powiedzieć, że z 20 kilku złotych ja dzisiaj będę płacił ponad 100 zł za odbiór odpadów, więc dzisiaj przy okazji procedowania tej uchwały pokażemy symulację taką kosztów, które mieszkańcy będą ponosili. Natomiast z punktu widzenia w ogóle administracyjnego rozliczanie odbiór odpadów poprzez zużytą wodę jest dla mnie totalną pomyłką, nawet z punktu widzenia samej obsługi tego systemu, tak? Trzecia rzecz, która jest bardzo istotna, nie wiem, jakie były zamierzenia, a może
powinniśmy się domyślać, dlaczego te stawki zostały sporządzone w tak wysokiej skali. Czwarta rzecz, która jest istotna i bardzo, bardzo interesująca w kontekście tej uchwały, to proporcje, które zostały przyjęte tutaj w aspekcie segregowanych śmieci i niesegregowanych. Miasto wychodzi z założenia, że 75% odpadów Kołobrzegu będzie segregowanych, więc ja się pytam, w jaki sposób. Jest to po prostu niemożliwe, więc uprawiamy republikę utopii, którą za chwilę będziemy mieli, której za chwilę będziemy mieli legitymizację. Tylko tak dalej. Ja myślę, że mieszkańcy Kołobrzegu obserwują to i przy kolejnych wyborach podziękują obecnemu ugrupowaniu za tak ciekawe, w cudzysłowie, rozwiązanie dla nas wszystkich. Komentował Jacek Kusia, my już za chwilkę powracamy z kolejnym radnym, będziemy dalej komentowali to, co się stało i to, co się wydarzyło. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Adam Wieczorek, radny niezależny, jak to tam się teraz nazywa? No ja się przedstawiam jako radny niezależny, choć formalnie no, jestem zawieszonym radnym w klubie PO, tak? Do kwietnia czy do maja, 3 miesiące. Skarżyłeś się dzisiaj, Adamie, że nie będzie cię stać na zapłacenie rachunku za wodę. No oczywiście to tak troszeczkę żart był, no, 50 groszy to jeszcze wysupłam, ale rzeczywiście... No ale jak ci jestem... za do śmieci dowalą, to co? No tak, jestem prospołeczną osobą, ale i zazwyczaj broniłem innych, pro publico bono, stawałem w obronie emerytów, żeby nie płacili więcej za przejazdy komunikacją miejską, prowadzę koncerty charytatywne, ale dzisiaj sobie wybrałem taką taktykę, że powiem o sobie. Najuboższy radny, co można sprawdzić, wiem, że razem z panem Antonim Piwowarczykiem jesteśmy gdzieś tam na dole tabeli i każda podwyżka, jestem przeciw każdej podwyżce, która niesie ze sobą dużo niejasności związanych z tym, że mieszkańcy Kołobrzegu tracą, a mieszkańcy gminy, do których nic nie mam, ich wszystkich pozdrawiam, będą zadowoleni, korki od szampana, piccolo polecą tam u wójta Zawadzkiego, no nie wiem, ja... Powiedziałem już na wczoraj, mój Facebook jest dość popularny, określiłem się, gdzie będę, w których momentach będę głosował za, w których przeciw, no może trochę nauczycielom podpadłem, bo zagłosowałem za podjęciem uchwały w tej sprawie, czyli tutaj prezydent Gromek był zadowolony, uśmiechał się do mnie, potem już trochę mniej, ale tak już taki jestem, jak na diabelskim młynie. Raz jesteśmy na dole, raz jesteśmy na górze. Wesoło jest, sympatycznie jest. No, ja nie wiem, czy tak jest wesoło, bo jak za chwilkę będzie przegłosowana uchwała śmieciowa. Tak, 50 groszy podwyżki na każdym metrze sześciennym. No, ja źle się wyraziłem, bo ostatnio mnie jeden pan, nie będę mówił, kto łapał za słówko, oczywiście nie jest wesoło. Jest bardzo smutno. Jestem wielkim przeciwnikiem wszelkich podwyżek. Zresztą nie wiem, czy mogę się uzewnętrznić tutaj. Ty jesteś profesjonalistą w tej dziedzinie, bo jesteś zarządcą jednej z dobrze działających wspólnot. I wiesz doskonale, czym to grozi. Tutaj zresztą jest pan z koszalińskiej wspólnoty, byli chłopcy. Z Grochowskiej, którzy też należą do tej wspólnoty i mój Facebook wczoraj się palił prywatne wiadomości od właśnie osób, które są załamane, że globalnie to naprawdę będą dość duże podwyżki. No przykra sprawa. Będą do ciebie przychodzili ludzie na dyżur i co? No właśnie, przychodzą do mnie, a co ja mogę? Co takie Adanie, może proszę na mnie spojrzeć, co ja mogę? Czyli uważasz, że sprawa ze śmieciami też jest przesądzona? Tak, przesądzona. No nie ma Krystyny Strzyżewskiej, może wyjechała w delegację. No podobno jest na procesie sądowym, zeznaje w sądzie. Szpieg Szoguna głosuje jak szpieg Szoguna. Wszyscy wiemy, o kim mowa. No i co my biedne zrobimy? No dobrze. Proszę Państwa, komentował radny niezależny Adam Wieczorek. Dziękuję bardzo. A my, proszę Państwa, wracamy już za chwilkę. Być może pan prezydent Janusz Gromek wypowie się, dlaczego takie podwyżki w takim zakresie. Bądźcie Państwo z nami.
Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, pośmialiście się trochę przez tę godzinę obrad, ale sporo było słów krytycznych dzisiaj. Krytycznych? No bo podwyżka tu, podwyżka tam. Ale jak tu i tam? To wynika nie z moich działań, nie z działań Rady, tylko z propozycji, jakie przedstawiła spółka, bo ma takie wyliczenia. I nawet jakby Rada dzisiaj nie uchwaliła, to i tak by to zostało wprowadzone, także nie mieliśmy jakby mocy, Rada nie miała mocy sprawczej. To jest pierwsza. Druga sprawa, ja staram się pilnować, naprawdę jestem stróżem, strażnikiem mieszkańców Kołobrzegu, ale ważny jest też region i ważna jest ta umowa, porozumienie między gminami i ważny jest ten projekt spójności, który został zrealizowany przez kwotę przeszło 200 milionów euro dla dobra gospodarki wodno-ściekowej, nie tylko naszego powiatu, ale do Rzecza Rzeki Parsenty. No panie prezydencie, ale opozycja panu mówi, no tak, no na gminach spada, a nam rośnie. Widzi pan, ale to zostało wyjaśnione, ja nie będę już tłumaczył państwu, ale takie wyliczenia złośliwe 15%, które nie są, są nie do przyjęcia, bo przykładowo pan Bilkowski mówił o 15%, mówił o przymuszaniu go do czegoś tam. Wie pan, takie mówienie to nie przystoi człowiekowi, który kiedyś był prezydentem i teraz tak złośliwie używa jakiś imperatyw w stosunku mojej osoby, bo ma tą pewną zadę, złość, nie może mu przejść, że dwa razy dostał manto w wyborach, ale to jest jego jakby charakter. Ja trochę odpowiedziałem, bo jestem też charakterem bojowym. Jestem bojownikiem, jestem sportowcem, nauczycielem wychowania fizycznego i też sobie nie pozwolę na to, żeby mi ktoś w kaszę dmuchał. Może i niekiedy powinien się ugryźć w język, ale nie, jestem z natury taki, jestem w stanie też przeprosić, jeśli kogoś obrażę i jestem w stanie podejść do pana Binkowskiego i powiedzieć, Henry, no przepraszam ciebie, ale nie wiem, czy mi poda rękę, bo on ma taki charakter i boję się, że mógłby mnie obrazić tym niepodaniem ręki. Panie prezydencie, jeszcze króciutko, zostaje pan przy rozliczaniu śmieci, jeżeli idzie o licznik wody, czy jednak może pan się przychyli do projektu opozycji? Widzi pan, nie, do projektu opozycji absolutnie, bo ona jest niezgodna z prawem, bo tam nie ma kwoty podanej, wie pan o tym przecież. To jest po pierwsze, a po drugie, my mamy 3,30 za wodę, a na przykład Świnoujście ma przeszło 5 zł, Szczecin ma prawie 5 zł, to jesteśmy dodatnim jakby elementem bardzo do przodu dla mieszkańców. I jeszcze raz powtarzam, że to nie jest koniec, bo jeśli wyjdzie tak, że można będzie zdjąć tą cenę, zmniejszyć, to natychmiast prowadzę uchwałę, która zmniejszy tą cenę, ale dla nas to jest coś nowego, coś skomplikowanego, nie tylko dla Kołobrzegu, dla całej Polski, bo to jest ustawą wymuszone na samorządach, a to jest dyrektywa Unii Europejskiej, która przymusza Polskę do tego, żeby wprowadzić te ustawy śmieciowe, segregacje i to jest duży problem. I teraz tak, na przykład Koszalin miał wprowadzić przez wodę, ale mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą. No to wprowadził przez metry, dzisiaj się dowiaduje, mają sesję nadzwyczajną, a dowiaduje się o 15, jest jakaś manifestacja pod ratuszem, bo też będą strajkowali czy protestowali przeciwko tej zmianie nie na wodę, tylko na metę. To ja nie wiem, no my jesteśmy przymuszeni przez ustawy, przez wojewodę, a czas pokaże jak jest, ale jeszcze raz mówię, ja też jestem płatnikiem tych śmieci, też bym chciał jak najmniej płacić i dlatego też uważam, że woda dla Kołobrzegu na dzień dzisiejszy jest chyba byłem najlepszym rozwiązaniem, do końca nie będę się bił w pierś. Panie prezydencie, króciutko, ucieszył się pan z poparcia Adama Wieczorka w kampanii prezydenckiej? Jak? Na ten wieczorek pan się powiedział, że pana popiera jako kandydata na prezydenta. A no tak, o, nawet nie sprzedałem tego, ale no, tak no to cieszę się. Dziękuję bardzo. Dziękuję za komentarz, panie prezydencie. Dziękuję. Komunalnymi. Uchwała nr 3 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości w sprawie i uchwała nr 4 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminie do 31 marca 2013 roku. Proszę przedstawiciela grupy radnych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę, pan radny Jacek Woźniak. Panie przewodniczący, pozwolę sobie z mównicy, dlatego że mam dokumenty, które chciałem rozłożyć. Pod projektem uchwały podpisali się Jacek Woźniak, Henryk Bieńkowski, Cezary Kalinowski, Jacek Kuś, Antoni Piwowarczyk, Andrzej Mielnik i Bogdan Błaszczyk. Grupa radnych, która przygotowała ten projekt uchwały, proponuje, żeby dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której jest mowa w artykule 6j ustęp 2, to jest ryczałt, inaczej zwany opłatą od gospodarstwa domowego. W dniu, kiedy składaliśmy ten projekt uchwały w Biurze Rady Miasta, odbyła się moja głównie krótka rozmowa z prawnikami Urzędu Miasta, szczególnie z siedzącą tutaj panią Agnieszką Orczyńską, która zwróciła nam uwagę, że ustawa o utrzymaniu czystości nie definiuje pojęcia gospodarstwo domowe. Tam jest mowa o ryczałcie i o gospodarstwie domowym, ale nie ma definicji. Takich definicji można znaleźć w polskim prawodawstwie kilka. Jedna definicja wynika z artykułu 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. I tutaj mówi się o gospodarstwie prowadzonym przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkami i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Inna definicja jest w artykule 3 punkt 5 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym. Jest to zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. W związku z tym, że wydaje nam się, że definicję faktycznie warto byłoby określić, skorzystaliśmy z pomocy innych samorządów, między innymi miasta Białystok, gdzie tego typu uchwała była podjęta i tam wprowadzono definicję. W związku z tym przygotowaliśmy autopoprawkę do tego projektu, żeby dopisać paragraf drugi, że ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym, rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, w nawiasie domu, utrzymujące się lub nie utrzymujące wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe. Ta definicja jest zbieżna z tym, o czym się mówi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, jak i również w tym, co się mówi w ustawie o spisie narodowym, z zaznaczeniem, że konkretny adres to jest jedno gospodarstwo domowe. To jest dość istotne, o czym w dalszej części dyskusji będę chciał Państwu powiedzieć. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy stanowisko prezydenta. Ja później się odniosę do niego bardziej szczegółowo, ale w stanowisku tym wskazuje nam się, że w podstawie prawnej brakuje nam artykułu 6k ustęp 1 punkt 1 tej ustawy. Ja bardzo sobie cenię współpracę z prawnikami miejskimi w odróżnieniu od niektórych moich kolegów radnych. W związku z tym przygotowałem taką poprawkę do tego, żeby do podstawy prawnej to wprowadzić. Z kolei jako ciekawostkę muszę Państwu powiedzieć, że w podstawie prawnej kolejnego projektu uchwały brakuje artykułu 6c ustęp 1, więc zdaje mi się, że jesteśmy w tym zakresie kwita. Jeżeli chodzi o wybór tej metody, Szanowni Państwo, my realizujemy postulat, który pojawił się w toku konsultacji społecznych organizowanych przez organizacje pozarządowe, ponieważ Urząd Miasta organizował konsultacje społeczne, tylko że były to konsultacje prowadzone z góry wskazaną metodą obliczania tej opłaty, co w naszym mniemaniu nie spełniało tak naprawdę tych warunków konsultacji społecznej, jakie były prowadzone w całym kraju. Dlatego, że warto było mieszkańców zapoznać z wszystkimi metodami, przedstawić im zalety za i przeciw, ba, nawet pokusić się o głosowania podczas tych spotkań. Tego nie zrobiono, przyjęto jako pewnik, dogmat, aksjomat, jak kiedyś mówił mój kolega nauczyciel, że tak to powinno wyglądać. W związku z tym, że organizacje pozarządowe same zorganizowały konsultacje społeczne, które odbyły się w siedzibie Kobrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam doszło do takiego głosowania przedstawicieli
różnych środowisk, którzy tam zebrali i większością głosów wskazano, że ta metoda, czyli od gospodarstwa domowego, czyli ryczałt, byłaby metodą najwłaściwszą. System ryczałtowy w naszej ocenie budzi najmniej sprzeciwów i kontrowersji, bo jest najprostszy do wyliczenia i administracyjnie jest najtańszy. Nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych ludzi, tak jak przy systemie odwody. Nie ma potrzeby wprowadzania dość skomplikowanego systemu komputerowego weryfikacji. Nie ma potrzeby składania ciągłej weryfikacji oświadczeń, które są składane. Jest to system bardzo prosty. Tym bardziej, że rzadko będą składane deklaracje korygujące. Nie wiem, budynki się nie burzą z dnia na dzień i nic wielkiego się nie dzieje. Jest bardzo łatwa możliwość weryfikacji danych w rejestrze gruntów i budynków. Jest łatwość naliczenia opłaty, stopnia ściągalności. W naszej ocenie jest to metoda najbardziej stabilna. My oczywiście spotykamy się z zarzutami kierowanymi do tej metody, bo szanowni państwo, musicie państwo wiedzieć, że rząd, a później ustawodawca, czyli Sejm i Senat, przegłosowując nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości, tak naprawdę wprowadzają cztery metody, trzy, jedna od wody, od metra kwadratowego i od liczby osób zamieszkujących oraz dając możliwości wprowadzenia ryczałtu. Żadna z tych metod nie jest doskonała i my wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Ale w naszej ocenie ta będzie po pierwsze najtańsza i najprostsza dla wszystkich. W toku debaty na komisjach spotkaliśmy się z kilkoma zarzutami dotyczącymi tej uchwały. Jeden z tych zarzutów to jest brak odniesienia się do nieruchomości tak zwanych mieszanych, to jest nieruchomości w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej. Dotyczy to obiektów, gdzie na przykład od pierwszego piętra wzwyż są mieszkania, a parter jest wykorzystywany jako lokale usługowe czy sklepy. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że nie widzimy potrzeby, żeby w tej projekcie uchwały umieszczać rozstrzygnięcia dotyczące tej kwestii, dlatego że w dniu dzisiejszym w punkcie 10 będziemy rozpatrywać projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W tej propozycji prezydent proponuje rozliczenie tej części niezamieszkałych, czyli sklepów, liczenie od metra kwadratowego tej opłaty. To jest propozycja, na którą warto się pochylić i zastanowić. I my nie wykluczamy poparcia dla akurat tej części tego projektu uchwały. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w tym samym projekcie uchwały państwo mówicie też o wyznaczeniu metody odwody, nie wskazując stawek. Pytanie brzmi, czy ta uchwała powinna być głosowana na samym końcu, czy może na samym początku tych wszystkich naszych uchwał. Z kolei też zarzucaliście nam państwo, że w tej samej uchwale nie wstawiliśmy stawek. I prawda jest taka, że niektóre regionalne izby obrachunkowe wskazują, że powinno być to w jednej uchwale, inne mają zupełnie inny punkt widzenia na ten temat. Na terenie województwa pomorskiego jest ileś gmin, które rozdzieliły te kwestie w odrębnych uchwałach i organ nadzoru tego nie kwestionował. W związku z tym uważamy, że postępujemy słusznie. Oczywiście przyjmujemy punkt widzenia prezydenta jako jego punkt. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie te poprawki złożyć do pana przewodniczącego. Jeśli będą pytania, będziemy odpowiadać. Dziękuję. Proszę prezydenta miasta o przedstawienie stanowiska do projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, prezydent negatywnie opiniuje projekt uchwały. Uzasadnienie tej negatywnej opinii państwo otrzymali. Myślę, że będzie jeszcze możliwość w trakcie dyskusji wyartykułowania tych powodów, dla których taką decyzję prezydent podjął. Dziękuję. Dziękuję. Powyższy projekt opiniowała Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych. O przedstawienie opinii proszę pana radnego Bogdana Głaszczyka, członka komisji. Komisja do Spraw Budżetowo-Gospodarczych większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wnioskuję do Rady o przyjęcie. Głosowanie 4 za, 3 przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Komunalna. O przedstawienie opinii proszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, przewodniczącego komisji. Komisja Komunalna większością głosów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje do Rady o jego odrzucenie. Głosowanie 3 za, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poproszę pana radnego Piotra Lewandowskiego, przewodniczącego klubu. Szanowni państwo, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
nie poprze tego projektu uchwały grupy radnych. W dyskusji uargumentujemy, dlaczego uznajemy ten projekt uchwały za niesprawiedliwy społecznie. Dziękuję. Dziękuję. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej proszę pana radnego Jacka Woźniaka, przewodniczącego klubu. Klub Radnych SLD popiera ten projekt uchwały. W dyskusji udowodnimy, że jest odwrotnie. O przedstawienie stanowiska Klubu Radnych Niezależnych Razem dla Kołobrzegu proszę pana radnego Henryka Bieńkowskiego, przewodniczącego klubu. Klub Radnych Razem dla Kołobrzegu jest współautorem tego projektu i będzie popierał ten projekt w całej rozciągłości. Również w dyskusji będziemy przedstawiali kolejne argumenty za poparciem tego projektu. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Piotr Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady. Szanowni Państwo, argumenty, jest wiele argumentów, dla których nie poprzemy tego projektu uchwały. Podstawowy jest jeden. Zrównanie wszystkich gospodarstw domowych w jednej cenie opłaty. Nie może być tak, że gospodarstwo domowe zamieszkałe chociażby przez jedną osobę ma płacić taką samą stawkę jak rodzina wielodzietna, kilkuosobowe gospodarstwo domowe. To jest podstawowy argument. Z tym się absolutnie nie zgadzamy. Drugi taki argument, który warto wziąć pod uwagę, to fakt, że ta uchwała, ja widzę, że tutaj mamy już kolejną, już drugą autopoprawkę, którą w chwili obecnej otrzymaliśmy. Wydaje mi się, że jest niedopracowana. A to dlatego, że na komisjach pojawiały się bardzo sprzeczne informacje co do tego, jak zostanie rozwiązana kwestia chociażby apartamentów, czy też lokali usługowych, które będą objęte tym systemem. Doszło nawet do takich kuriozalnych wypowiedzi, że zaproponowana uchwała będzie obowiązywać w taki, a nie inny sposób, że chociażby mieszkaniec zamieszkujący mieszkanie będzie płacił tyle samo, jak lokal kilkudziesięciu, kilkusetmetrowy usługowy znajdujący się w tym samym budynku. To jest absolutnie dla nas nie do przyjęcia. W przypadku metody odwody tego typu i zaproponowanej uchwały, o której będziemy rozmawiać w następnym punkcie, będziemy mówić, że jest to absolutnie inne rozwiązanie i ono jest dużo bardziej wiarygodne. Tak jak powiedziałem, społeczny aspekt tutaj przeważy, że zagłosujemy przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Jacek Woźniak. Panie przewodniczący, mówię do Piotra Lewandowskiego. Ja bym się z panem zgodził, gdybyśmy zastosowali stawki, które przekazał nam w swoim wyliczeniu Urząd Miasta, to znaczy od gospodarstwa domowego 54 zł, za niesegregowane, a za posegregowane 27. Powiem Państwu, dlaczego bym się z Panem zgodził. Dlatego, że to faktycznie byłoby niesprawiedliwie społecznie. W tej chwili średni koszt odbioru odpadów na terenie miasta Kołobrzeg waha się między 25 a 27 zł. Różne spółdzielnie, różne wspólnoty mieszkaniowe i domy jednorodzinnie różnie się rozliczają. W domach jednorodzinnych jest to kwota około 25-27 zł i podobnie rzecz wygląda na terenie miasta. Na przykład w spółdzielni, w której ja mieszkam, jest jakiś ogólny koszt wywozu śmieci i rozbija się to na liczbę osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym. I to na przykład wychodzi tam 8 zł od osoby. Podaję jako przykład, żebyście Państwo mieli świadomość, jak to wygląda. Stąd średni ten koszt wynosi około 25-27 zł, przy czym trzeba pamiętać, że to są w myśl tych przepisów i w myśl tego, o czym my wiemy, odpady nieposegregowane. Co więcej, my przygotowując się ten projekt uchwały, robiliśmy analizy. Sprawdzaliśmy, czy Urząd Miasta swoje zestawienia kosztowe dobrze wyliczył. Nie zgadzamy się na przykład z tym, że tylko 25% odpadów na terenie miasta będą odbierane odpady nieposegregowane, aż 75% posegregowane. To jest oczywiście taka baza, do której trzeba dążyć. I ja myślę, że w perspektywie lat następnych 10, może 20, bo przecież tu trzeba zmienić całą świadomość ludzi, do tego w perspektywie czasu dojdziemy. Ale technicznie w dniu dzisiejszym, o czym na konsultacjach społecznych i na licznych spotkaniach, które się odbywały, w których Państwo braliście udział bądź nie braliście, to zależy od Was, ale na tych, które my byliśmy, przedstawiciele Urzędu Miasta, brali w nich udział. Wszyscy, którzy się zajmują zawodowo
zarządzaniem czy administrowaniem nieruchomościami wskazywali wam, że to jest właśnie złe podejście do tego. Jeżeli w tych wyliczeniach Urzędu Miasta zamienicie tylko w tej tabeli, w Excelu